Witajcie moi drodzy widzowie. Witajcie na kanale Grzegorz Wawro w pierwszy dzień świąt 25 grudnia. Miałem nagrać dzisiaj short po południu, tak jak zwykle, ale stwierdziłem, że są święta, więc nagram dodatkowy odcinek z cyklu Posłuchaj Grzegorza i będę mówił o świętach. Wcześniej jednak chciałbym Was prosić o wsparcie mojego kanału, o lajki, subskrypcje i komentarze, co pomoże mi jeszcze bardziej, jeszcze lepiej rozwijać mój kanał. Święta z perspektywy mojej osobistej, no to mają różne wymiary, czy też moje doświadczenia powodują, że ze względu na wiek już ponad 50 lat, że w różnych czasach różnie te święta obchodziłem lub nie obchodziłem, tak jak aktualnie nie obchodzę, ale szanuję, atmosferę czuję, jakoś tam jeszcze rozumiem. W każdym razie chciałem skupić się na tym, dlaczego kiedyś te święta miały taki uroczysty wymiar, bardzo ważny dla nas, dlaczego przeżywaliśmy te święta, a potem już w latach 90. zaczęło się to zmieniać. Pewnie wielu z Was pomyśli, że no tak, zmieniły się czasy, zaczęliśmy się bogacić, pojawiły się różne formy rozrywki, elektronika, telefony komórkowe, pojawiły się komputery, dostęp do kina amerykańskiego i tak dalej. I oczywiście będzie w tym bardzo dużo prawdy. Niemniej jednak takie państwa jak Stany Zjednoczone przez długie lata w jakimś tam stopniu opierały się temu trendowi. To znaczy pomimo tego, że był to jeden z najbogatszych państw, krajów na świecie czy państw, jednak tradycja chrześcijańska, czy tam może bardziej protestancka, obchodzenie świąt Bożego Narodzenia długo utrzymywało się na takim poziomie wręcz kultu. To było widać w kinematografii amerykańskiej, w obyczajach itd., itd. Więc chyba nie chodzi tylko o zmianę cywilizacyjną, ale na pewno też ma znaczenie. Ja uważam nieco inaczej. Myślę sobie, że ci, zwłaszcza mówię o już końcówce lat 70. i latach 80., kiedy już ten socjalizm nasz tutaj w Polsce już nie był taki zamordystyczny jak na przykład w latach 50., latach stalinowskich, czy 60., w czasach gomułkowskich, czy nawet 70., w latach gierkowskich. To były czasy, gdzie ci, którzy rządzili, wiedzieli, że to jest syf, wiedzieli, że to jest dziadostwo. Trzeba to jakoś tam przeżyć, przetrwać. I to byli ludzie o wychowaniu takim bardziej konserwatywnym, nierzadko pochodzący z rodzin katolickich, ale wiedzieli, że muszą oficjalnie trzymać ten taki trend antychrześcijański, no i tak robili. Natomiast głęboko gdzieś tam po cichu większość z nich miała śluby kościelne, większość z nich gdzieś tam bywała na pasterkach, albo może z tych najwyższych stanowisk to nie, ale tych niższych to tak to wyglądało. Spotykali się na wigiliach, łamali się opłatkiem, obchodzili święta i tak dalej. W zakładach pracy też to było jakoś tam odznaczone, że tak powiem, ludzie dostawali jakieś tam paczki świąteczne, były zabawy, Mikołaje, imprezy mikołajowe, czyli tam dla dzieci prezenty. Ja sam chodziłem na takie imprezy i dostawałem prezenty w okolicach właśnie świąt, czy w Mikołaja, czy na gwiazdkę i tak dalej. Były choinki. Nikt nie miał z tym problemu i oficjalny przekaz był jaki był. Ale generalnie po cichu to była akceptacja i, co może najważniejsze, nikt tak naprawdę nie atakował tych świąt. Tak samo jak Kościół miał się bardzo dobrze. Nigdy w historii Polski chyba nie powstało tyle kościołów, co w czasach PRL-u. Oczywiście można przytaczać różne przykłady, tam jak ten kościół Arka w Nowej Hucie, tu w Krakowie, czy wiele innych, ale one zostały wybudowane, ludzie chodzili, ludzie się organizowali. Kościół był też taką ostoją dla ludzi, którzy pragnęli wolności, prawda? Był to jakiś tam kontakt ze światem zachodnim, jakieś tam były kolportowane była prasa, były też jakieś dary i tak dalej, i tak dalej. Tak to wyglądało i ja te czasy wspominam jako człowiek wtedy, który był też ministrantem, chodzący na religię i tak dalej. Wspominam dobrze, był fajny klimat, fajna atmosfera, ten ksiądz, ta parafia, ta religia, to wszystko, wszystkie obrządki, uroczystości świąteczne, wszystkie miały swój taki
miały swoją taką oprawę uroczystą, co powodowało, że jakoś to tak trafiało do nas bardziej, prawda? I co się wydarzyło? No i tutaj muszę powiedzieć coś, co powszechnie powinno być znane, wiadome, ale niestety nie jest. Mój prezes były, pan Janusz Korwin-Mikke, często o tym mówi, ale to się nie przebija. Problem polega na tym, że opozycja, która była opozycją wtedy, dzieliła się na takie dwie części. Na taką opozycję, która rzeczywiście była opozycją wolnościową, to był pan późniejszy premier Olszewski, to był tam, byli tam ludzie związani może bardziej z Solidarnością Walczącą, prawda, czy ludzie, którzy gdzieś tam bliżej pana Gwiazdy, czy pani Walentynowicz, prawda, się obracali. Natomiast była druga część opozycji, ta bardziej znana, ta, która w 1989 roku przejęła de facto władzę, czyli to było środowisko pana Geremka, pana Michnika, pana Kuronia i tak dalej. I musicie wiedzieć, że to byli ludzie, którzy byli komunistami ideowymi. W przeciwieństwie do tych, o których mówiłem wcześniej, którzy wiedzieli, że to był syf, ci byli ideowi i oni byli kiedyś w PZPR i odeszli z PZPR, ponieważ oni w większości uważali, że PZPR zdradziło ideały komunistyczne. I oni walczyli o to, żeby było jeszcze więcej komunizmu w Polsce, o więcej socjalizmu, o więcej komunizmu. I w momencie, kiedy dorwali się do władzy w 1989 roku, jako opozycja wolnościowa tak postrzegana, bo tutaj też Lech Wałęsa, no trzeba o tym wiedzieć, agent Bolek, prawda, on też się w to wpisywał, oni zaczęli dość szybko walkę z Kościołem. O tym nawet Jan Paweł II gdzieś tam mówił, że jego wizyty w Polsce w latach 80. miały inny wymiar i miały taki pozytywny bardziej wydźwięk i on rzeczywiście przyczynił się do obalenia tego systemu, to w latach 90. był już niechętnie widziany przez władze polskie po prostu. I to się czuło ja byłem w 91 roku w Częstochowie, na przykład na Światowym Dniu Młodzieży, fantastyczna impreza. Natomiast są takie głosy, widziałem taki wywiad z jakimś biskupem, przyjacielem Jana Pawła II, który mówił o tym, że on narzekał prywatnie w rozmowach, że bardzo się zmieniło. Mówiąc inaczej, zaczęła się wojna z Kościołem, wojna taka już na poważnie, o wiele bardziej niż w PRL. Zaczęto obrzydzać ludziom Kościół, zaczęto atakować Kościół jako instytucję wszelakiego zła i zacofania. Kościół oczywiście miał swoją pozycję i w latach 90. dość wysoką i powiązania z rządem niestety, z rządami poszczególnymi i finansowanie było i do tej pory jest i tak dalej. To jest oczywiście pewnych rzeczy nie da się tak po prostu zmienić. Natomiast zaczęto atakować Kościół tak bardziej, bym powiedział, medialnie, w propagandzie, w kinematografii, w polityce trochę oczywiście. I udało się dość skutecznie ten Kościół jako właśnie siedlisko zła poprzez takie różne filmy jak Braci Sekielskich i tak dalej obrzydzić ludziom. I moim zdaniem to jest jedna z przyczyn, że mamy teraz kryzys Kościoła. Święta już też nie mają takiego wymiaru. Ludzie coraz mniej chodzą do Kościoła. Ja też nie chodzę z różnych innych powodów. Kto zna moje filmy, to wie, że bronię instytucji Kościoła. Natomiast problem polega na tym, że do władzy dorwali się ideowi komuniści, tacy jak komuniści na Zachodzie, którzy wtedy już funkcjonowali, czyli pokolenie roku 68. Mamy problem dzisiaj, ponieważ ci ludzie, którzy wtedy mogli połączyć się i zaczęli dążyć do integracji europejskiej. Myśmy byli bezbronni, bo myśmy sobie sprawy nie zdawali, do czego to zmierza wtedy. My, ludzie młodzi po 17-18 lat, tak jak ja wtedy miałem, do czego to zmierza i co ich tak do siebie ciągnie. Oni po prostu połączyli się teraz z tymi nowomarksistami z Unii Europejskiej, którzy zwalczają Kościół i religię, ponieważ robią to z powodów ideowych. Oni chcą zniszczyć, ponieważ Kościół przeszkadza im we wprowadzeniu tego
nowego, wspaniałego systemu, czyli marksizmu na świecie. I musicie wiedzieć o tym, że w 1989 roku Kiszczak dogadał się po prostu i z politykami, którzy dzisiaj są w PiS-ie, i z politykami, którzy są dzisiaj w Platformie. I oni się umówili, że zrobią wszystko, żeby partii prawicowych nie dopuścić do władzy. I oczywiście PiS jest bardziej religijny, ma związki z Kościołem, Platforma, Koalicja Obywatelska, cała ta lewica mniej. Ale wszyscy w najbardziej takich zamordystycznych ustawach, we wszystkich ustawach, uchwałach, dyrektywach zwiększających socjalizm, czy wręcz czy już marksizm w Europie, czy niwelujących własność prywatną, czy suwerenność Polski, oni razem głosują jednym głosem. I nawet jeśli się tam gryzą, tak jak teraz, to tak naprawdę to jest mniej więcej to samo środowisko polityczne, czyli socjaliści. Mogą być narodowi, mogą być etatystyczni bardziej, mogą być tacy internacjonalni, bardziej trockiści, tak jak Donald Tusk czy Platforma Obywatelska, ale to jest ta sama sitwa. I oni systemowo niszczą Kościół, próbują nam obrzydzić święta, próbują nam odebrać naszą tradycję, kulturę. Socjalizm to socjalizm, czy ten PRL-owski, czy ten, co teraz mamy, czy ten, który się pogłębia. To są straszne systemy, które muszą się źle skończyć. Natomiast jeśli chodzi o niszczenie Kościoła, niszczenie naszej tradycji, kultury, religii, to właśnie wtedy było dużo lepiej, tak? Wtedy Kościół miał się dobrze, ludzie chodzili do Kościoła, wierzyli, mieli tam ostoje. Nie było atakowane tak jak dzisiaj. Niestety dzisiaj jest. I cóż można powiedzieć, kończąc już, gdyby propaganda była ukierunkowana inaczej, na przykład prokościelnie, to nie byłoby tego efektu. Po prostu narzędzia, które się wykorzystuje, są bardzo silne. Propaganda, dziennikarze, literatura, książka, manipulacja, również kłamstwa powodują, że ludziom Kościół, święta zostały obrzydzone. Też nie chcę powiedzieć, że tam nie ma żadnych patologii, prawda? Oczywiście, ale w każdej instytucji są, były tak samo w PRL-u. W Kościele takie same patologie, natomiast po prostu komuniści wtedy tego nawet nie wykorzystywali przeciwko Kościołowi. Nie? I oczywiście jest sprawa księdza Popiełuszki i tak dalej, to wszystko oczywiście wiemy, ale Kościół jako Kościół i Polacy jako chrześcijanie za PRL-u mieli się dużo lepiej niż mają się dzisiaj. I cóż można powiedzieć, czy będziemy potrafili się temu przeciwstawić, ja tego nie wiem. Siły są bardzo mocne, przynajmniej ze 30% Polaków została przekonana do tego, że Kościół to jest zło. Nie mają nic w zamian, atakują nas bardzo brutalnie, nas ludzi, którzy bronią tych wartości chrześcijańskich i tradycji, i kultury. Po prostu myślę, że mamy problem, nie? Niemniej jednak Kościół już wiele razy miał problemy w swojej historii. Jestem przekonany, że w tej czy w innej formie tradycja obchodzenia świąt Bożego Narodzenia przetrwa. Być może karta się odwróci. Zawsze jest taka nadzieja. Historia jest nieprzewidywalna. I tyle. Chciałem wam uświadomić pewne rzeczy, które być może nie dla wszystkich są zrozumiałe dzisiaj, że ludzie, którzy nami rządzą, zarówno ci, którzy wygrali wybory, jak i ci, którzy wcześniej rządzili, to są socjaliści ideowi, którzy wierzą w socjalizm. A w komunie naszej, tej PRL-owskiej, byli tacy, którzy musieli go utrzymywać, ten socjalizm, ale byli bardziej konserwatywni niż ci dzisiaj, bo był starszy brat Związek Radziecki, a dzisiaj jest Unia Europejska, w którą oni wierzą, a tamci nie wierzyli w Związek Radziecki, ale musieli, a ci nie muszą, ale wierzą, więc robią to, co robią. Więc życzę nam, żeby szlak trafił socjalistów i socjalizm wszędzie, gdziekolwiek występuje, w jakiejkolwiek formie. Wszystkiego dobrego. I jeszcze raz proszę o komentarze, lajki i subskrypcje. Pozdrawiam.